Chciałbym Państwa bardzo serdecznie przywitać na spotkaniu dyskusyjnym, które organizujemy wspólnie z Fundacją im. Afryki Siewierskiej, korzystając z wielkiej gościnności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Chciałbym bardzo podziękować Pani Prezes Mączyńskiej za to, że kolejny raz możemy gościć w tych zacnych programach. Jest to kolejna z cyklu dyskusji ekonomicznych. Na początku tego roku rozmawialiśmy o tym, co wydarzyło się od czasu wybuchu kryzysu finansowego w 2008 roku. Miesiąc temu w tym miejscu rozmawialiśmy o tym, co po neoliberalizmie, dyskutowaliśmy, czy są nowe paradygmaty rozwoju. A dziś zaprosiliśmy Państwa na dyskusję o pewnych modelach ekonomicznych, które pojawiają się bądź realnie, bądź w sferze na razie postulatów. I bardzo się cieszę, że zaproszenie do udziału w tej dyskusji przyjęło tak znamienite grono panelistek i panelistów. I chciałem bardzo serdecznie przywitać i przedstawić Pani Profesor Elżbieta Mączyńska. Dzień dobry jeszcze raz. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, badawczyni Szkoły Głównej Handlowej. Pani redaktor Adriana Rozwadowska z Gazety Wyborczej, która podejmuje na ramach gazety tematykę związaną z pracą i z szeroko rozumianą polityką społeczną i także z uberyzacją, która znajduje się w tytule naszego dzisiejszego spotkania. Chciałem serdecznie przywitać profesora Gawina Re, socjologa, wykładowcę w Akademii Leona Koźmińskiego i członka Brytyjskiej Partii Pracy, co jest ważne w kontekście naszej dzisiejszej dyskusji, bo będziemy pytać profesora Gawina Re o postulaty zawarte w najnowszym programie wyborczym Partii Pracy, bo on idzie bardzo daleko, jeśli chodzi właśnie o kwestie własności. O tym też między innymi będziemy dzisiaj rozmawiać. Nasze dzisiejsze spotkanie w sposób niezamierzony zbiegło się z dwoma wydarzeniami, które nadają pewien kontekst naszej dyskusji. Wydarzeniami, których nie braliśmy pod uwagę, gdy planowaliśmy tę dyskusję, bo tę dyskusję planowaliśmy już na początku tego roku. Otóż kilka tygodni temu ukazała się nowa książka Thomasa Pikettiego, która na razie wyszła w języku francuskim, ale na łamach tygodnika Polityka omówił ją redaktor Edwin Bendyk, wskazując, że w tej najnowszej publikacji ten uznany ekonomista wskazuje na kwestię własności jako kwestię zasadniczą, jeśli idzie o przebudowę współczesnego kapitalizmu, i której postuluje według Edwina Bendyka model socjalizmu partycypacyjnego, czyli jakąś formę uspołecznienia własności. Wreszcie w najbliższy piątek na ekrany polskich kin wchodzi nowy film Kena Loacha o gig ekonomii, czy o społecznych skutkach gig ekonomii. W dzisiejszym wydaniu tygodnika Polityka znajduje się wywiad z Kenem Loachem, który mówi, że w pełni podpisał pytanie o to, jak zaradzić tym patologiom, które on ukazuje w swoim obrazie. Stwierdza, że popiera program ekonomiczny Brytyjskiej Partii Pracy, o którym będziemy dzisiaj też rozmawiać, i wyraźnie mówi o potrzebie przemyślenia na nowo kwestii własności. Mówi o powszechnej własności, o demokratyzacji stosunków ekonomicznych. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy kontekst dla naszej dyskusji. To, co było intencją nam przyświecającą przy organizacji tego spotkania, to, że mało o tym się mówi. Znaczy mało mówi się i o kwestiach własności, ale także o tym, co w Polsce przedstawia się jako ekonomia współdzielenia, a co jest w swej istocie czymś, co moglibyśmy zdefiniować jako uberyzacja, czyli zupełnie nowe relacje pracy. I dlatego zatytułowaliśmy nasze spotkanie Uberyzacja, ekonomia współdzielenia czy nowa demokratyczna własność publiczna, jako te modele, które funkcjonują bądź realnie, bądź właśnie w sferze postulatów, aby poszukać odpowiedzi, który z nich jest pożądany, który jest szkodliwy, jak powinniśmy przeciwdziałać, a przede wszystkim odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy faktycznie ta kwestia własności jest jakąś próbą odpowiedzi na wszystkie wady współczesnego kapitalizmu, który jest poddany dyktatowi rynków finansowych, logice krótkoterminowego zysku i który negatywnie oddziałuje na przykład na zmiany klimatu. Więc chciałem zacząć naszą rozmowę, która oczywiście będzie także rozmową z Państwem. Nasze spotkania polegają na tym, że najpierw oddajemy głos naszym panelistom, a potem Państwa będziemy chcieli zachęcić do rozmowy. Chciałbym rozpocząć od pytania do Pani
przedstawiałem. Chciałem zacząć od pani profesor Mączyńskiej. Właśnie o to pytanie dotyczące, czy faktycznie dzisiaj kwestia tej własności, czy tego modelu kapitalizmu i przemyślenia modelu własności jest czymś, co warto postawić w centrum debaty publicznej, czy bo w Polsce, jakby w polskiej debacie publicznej brzmi to niejako jak herezja, gdybyśmy chcieli podważyć kwestię własnościową i mówić o tych kwestiach, tak jak mówi się na przykład w Wielkiej Brytanii. Proszę Państwa, ja po pierwsze gratuluję, że Państwo podejmują ten temat, bo to jest problematyka dość szeroko dyskutowana w wielu krajach, a u nas to się przemilcza. To jest problem właściwie, to o co Pan pyta, to jest problem o model ustroju społeczno-gospodarczego. O to, co się w tym ustroju zmienia i jak się powinno zmieniać i jak państwa poszczególne powinny na to reagować. I teraz to kiedyś jak Jeremy Rifkin napisał książkę Bieg dostępu, gdzie napisał, że problem własności będzie marginalizowany, to było wiele lat temu, to wszyscy uważali, że on bredzi. Dosłownie, były takie recenzje, Rifkin bredzi. Tymczasem, no wystarczy, ten wiek dostępu widzimy tutaj na Nowym Świecie, rowery, hulajnogi i tak dalej. To się rozprzestrzenia. I teraz to, co się z tym wiąże, to oznacza, że główny filar modelu, jaki mamy, czyli gospodarki wolnorynkowej, kapitalistycznej, czyli własność, jakby jest podgryzany na rzecz dostępu. Teraz pytanie, no, jakie to przynosi konsekwencje dla nas, ludzi, i jaka powinna być reakcja w polityce społeczno-gospodarczej. Teraz tak, mogę 3 minuty mówić, czy ile minut? 5. No to proszę Państwa, gdybyśmy przypomnieli sobie, jak to było, jak się model ustroju społeczno-gospodarczego zmieniał, czyli jak nastąpiło przechodzenie od feudalizmu do kapitalizmu, byliśmy dręczeni tą informacją na historii gospodarczej w szkole podstawowej, gdzie nam się ukazano uczyć daty, kiedy maszyna parowa została wynaleziona i tak dalej. Pierwsza rewolucja przemysłowa. Co się stało? Pierwsza rewolucja przemysłowa, czyli wynalazek maszyny i czółenka. Jaka była reakcja? Ludyści zniszczyć, bo zagrażało to dobrej manufakturowej produkcji, więc ruchy ludystyczne. Co się jeszcze stało pod wpływem tej przemiany technologicznej? Drugi filar się zmienił, mianowicie komunikacja społeczna. Znaczy, równocześnie, wcześniej trochę, niech nam, no, dużo mamy do zawdzięczenia Gutenbergowi, proszę przeczytać jego życiorys, to wspaniała postać i wspaniały życiorys zlotów i upadków, wynalazł tam druk. Dzięki temu już nie rękopisy, które teraz oglądamy w muzeach, tylko druk i ludzie mogli czytać dużo więcej niż przy rękopisach, bo któż miał dostęp do rękopisów? Kler i feudałowie, więc ludzie zaczęli czytać, zaczęli myśleć bardziej. Więc i trzeci filar się zmienił pod wpływem tego, filar stratyfikacji społecznej, czyli podział na klasy, grupy społeczne. W feudalizmie feudałowie i kler na samej górze, a na samej dole chłopi feudali. Tutaj pod wpływem zmian tych trzech filarów pojawił się nowy model, kapitalizm, chociaż dopiero 100 lat po jego pojawieniu się Sombart napisał, że to jest kapitalizm, bo nawet Marx mówił tylko o kapitale, a nie używał słowa kapitalizm. Więc trzy filary spowodowały, że ustrój feudalny, model, megasystem gospodarki feudalnej został zastąpiony przez megasystem gospodarki kapitalistycznej. To oczywiście był proces. To w niektórych rejonach do dzisiaj mamy feudalizm.
podobno w nauce i na uczelniach też. Więc, czyli to jest proces, który się odbywa. I teraz pytanie, w jakiej sytuacji jesteśmy obecnie? Czy gdyby wziąć pod uwagę ten, tu w jednym z biuletynów ja to opisuję, te trzy filary, to czy teraz następują zmiany w trzech filarach? Czy mamy do czynienia z rewolucją? Czwarta rewolucja przemysłowa. Czwarta, 4.0, przemysł 4.0, gospodarka 4.0. Czyli to, co symbolem pierwszej była właśnie maszyna toparowa i czuła, tylko symbolem drugiej była przejście od wieku pary do wieku elektryczności, czyli żarówka, symbolem trzecim komputer, a symbolem czwartym sztuczna inteligencja. Stoi u wrót. Czyli dokonuje się zmiana, której jesteśmy świadkami. Uberyzacja jest następstwem tego, bo ta czwarta rewolucja oznacza połączenie potencjału cyfrowego, potencjału twardego, czyli jakiegoś komputera, serwera czy coś takiego, i potencjału, czego nie było wcześniej, biologicznego, technologie wszczepialne, a nawet nie tyle wszczepialne. Teraz się bierze laptopa i on reaguje na naszą twarz, otwiernie musimy hasła wpisywać, a dom reaguje na głos i tak dalej. Więc cała masa technologii biologicznych, takiego sprzężenia tych trzech potencjałów nie było nigdy wcześniej. I zasięg, jaki teraz jest tej czwartej rewolucji, jest niebywały, też go nie było nigdy wcześniej, bo w prostych krajach afrykańskich spotykamy ludzi mających smartfony i posługujących się technologiami cyfrowymi. To jest zmiana, do jakiej jesteśmy nieprzygotowani, a Kevin Kelly napisał taką książkę Nieuniknione, czyli jak te nowe technologie zmieniają nasze życie. My wszyscy stajemy się nowicjuszami, bo tempo przemian jest tak wielkie, wszyscy trochę jesteśmy analfabetami cyfrowymi. Nawet jak ktoś biegnie, śmiga po internecie, to wykorzystuje jakąś drobną część tego, co mógłby wykorzystywać, gdyby był lepiej wyedukowany. Czyli mamy do czynienia z rewolucją cyfrową. Czy się zmienia system komunikacji społecznej? Proszę Państwa, zasadniczo. Ja pytam moich studentów, jak jest tam na przykład 100 czy 200 osób na sali, kto napisał list ręcznie, albo nawet taki list wysyłany, pisany, wydrukowany. To kiedyś mi się kilkadziesiąt osób zgłaszało, kilkanaście, a ostatnio mi się zgłosiły dwie osoby. I to jeden to mówił, że musiał napisać do jakiegoś tam wójta, bo wójt nie miał komputera, a drugi to do Urzędu Skarbowego, bo tam się bał, że jak nie napisze taką tradycyjną, lizaną pocztą, no to może mieć kłopot. Czyli system komunikacji społecznej się zmienia. Tam przeszliśmy z feudalizmu od rękopisu do druku, tu przechodzimy od druku do komunikacji cyfrowej. Już nawet pozwy rozwodowe się pisze cyfrowo, mąż, albo były mąż, albo była żona zawiadamia cyfrowo, że oto złożyłem pozew do sądu. Ja na szczęście jestem jeszcze z tej epoki niecyfrowej, więc takiego czegoś nie przeżyłam, ale już znam osoby, które mają ten problem. I trzeci filar, stratyfikacja społeczna. Ja kiedyś napisałam taki tekst, że dziś prawdziwych kapitalistów już nie ma, oberwałam od kolegów, to co ty wypisujesz, a Kulczyk to kto, a tam jeszcze paru innych. Ale to nie są tacy kapitaliści jak ci tradycyjni z ziemi obiecanej, czy z tej epoki industrialnej, kiedy wiedzieli, co mają, ile fabryk mają. A teraz, proszę Państwa, ta własność jest rozproszona. Nawet najbogatsi mają co prawda udziały, ale niekoniecznie wiodące i niekoniecznie sami mogą podejmować te decyzje. Na samym szczycie piramidy społecznej jest to się nazywa nawet kapitalizm menedżerski, czyli menedżerowie rządzą. Nie właściciele kapitału, tylko menedżerowie. Bo co my, akcjonariusze, mamy do powiedzenia, zwłaszcza jak mamy mało tych akcji. Ale jak ktoś ma dużo, to też musi się liczyć z innymi. Więc kapitał menedżerski albo netokracja cyfrowa, arystokracja cyfrowa, czyli ci wszyscy, którzy nie są tymi nowicjuszami, którzy zawładnęli cyfrowymi technologiami. A na samym dole, proszę Państwa, prekariat, konsumptariat, który konsumuje, nie umiera z głodów. Tam w kapitalizmie był kapitalista i proletariat. Tu mamy, proletariat walczył o przeżycie, żeby nie umrzeć z głodu. Tu mamy na samej górze kapitalistów, menedżerów.
arystokrację cyfrową, a na samym dole prekariat i konsumptariat. Konsumptariat z głodu w krajach wysoko rozwiniętych nie umiera, no ale się frustruje, bo ogląda w telewizji piękne pałace bogatych ludzi i piękne żony, a on sam niekoniecznie w takich warunkach. Więc nawet, czyli, a prekariat to często ludzie wykształceni, a jednak mający problemy z jakimś usytuowaniem się w tej hierarchii społecznej. No i proszę Państwa, kognitariat. Kiedyś Gazeta Wyborcza opublikowała taki świetny tekst pod tytułem Doktorzy na głodzie. Nie chodzi o głód narkotykowy, tylko o doktorantów i doktorów, którzy no, mają doktoraty. A z trudem wiążą koniec końcem. Więc ta stratyfikacja jest inna. No, mamy te wielkie koncerny i tam one rządzą światem. To, więc mamy trzy filary, się zmieniają. Powstaje pytanie, czy ten model ustroju społeczno-gospodarczego, który teraz mamy, też się zmienia. Czy megasystem się zmienia? Tak jak feudalizm w kapitalizm, to teraz kapitalizm w co? Napisałam taki tekst Kapitalizm, granice ewolucji. Czy on może ewoluować się, dostosowywać, czy po prostu powstaje coś innego? Tak jak ludzie wcześniej nie wiedzieli, że rodzi się kapitalizm, dopiero po 100 latach się przekonali, to może my dopiero za 100 lat dowiemy się, że już dzisiaj nie jesteśmy w prawdziwym kapitalizmie, tylko w czymś innym. Ale w czym? Ja nie wiem. Ale problem uberyzacji polega na tym, że mamy niedostosowania regulacyjne do tych nowych rzeczy. Dostosowania mamy do technologii i do cywilizacji industrialnej, kominów fabrycznych, a nowe wkracza, pierwsze reakcje wszystkich krajów na Ubera były jakie? Zakazać. Mnie to przypomina neoludyzm. To tak jakbyśmy chcieli no, zakazać tej maszynie balowej. No niestety się. Znaczy, stety, nie da się zatrzymać postępu i trzeba do tego dostosować regulacje. I to jest wielki problem, bo niektórzy uważają, no uberyzacja to jest typowe współdzielenie, czyli ja moim samochodem mogę kogoś podwozić, ale upatrują niektórzy analitycy w tym wielkiego niebezpieczeństwa społecznego, czyli zacierania się granicy między pracą i niepłacą i swego rodzaju nowego feudalizmu. Zagrożenie jakby nowym feudalizmem, czyli jak chłop pańszczyźniany do ziemi, to my jesteśmy jak chłop pańszczyźniany przywiązani do swojego samochodu i dzień i noc i jeździmy. Ktoś powie, nieprawda, bo ja mogę jechać wtedy, kiedy mi się podoba i to prawda. Tym niemniej takie socjologowie dopatrują się takiego zagrożenia. Ostatnia rzecz. Dzisiaj byłam na konferencji w szkole pana Leona Koźmińskiego. I proszę Państwa, od jednego socjologa, który występował tam w panelu, już nie wspomnę, nie ma go, więc nie będę wymieniała nazwiska, ale chętnie bym z nim podyskutowała. On stwierdził tak, proszę Państwa, te ruchy, takie rewolty, które są w wielkich miastach, proszę wejść na naszą stronę internetową, publikujemy tam tekst Jeffreya Sachsa o rewoltach społecznych. Jeffrey Sachs to na początku doradzał Balcerowiczowi. I on mówi mniej więcej tak, że jak się nie zajmiemy tymi rewoltami, to w ogóle to idzie do jakichś strasznych rzeczy, bardzo, bardzo groźnych, bo zaniedbujemy sprawy społeczne. A socjolog, dzisiaj profesor socjolog, mówi tak, trzeba powiedzieć tym ludziom, niedouczonym, maluczkim, że ich dzieci nie będą żyły lepiej niż oni sami, że szanse na awans mają znacznie mniejsze i gorsze. To ja się pytam, jeżeli tak jest, że przy postępie, przy różnych fantastycznych rzeczach, które się w świecie dzieją. Jeżeli my mamy swoim dzieciom i wnukom powiedzieć, o wy to nie będziecie mieli tak dobrze jak my, bo socjolog mówi, bo się kończą zasoby. Jakie zasoby? Chyba, że mózgowe, to tak. To po pierwsze kończą się zasoby w sensie regulacyjnych zasobów. I żaden zasób się nie kończy, o czym przekonuje raport rzymski. Natomiast jest ogromny problem, o czym socjolog nie wspomniał, marnotrawstwa zasobów. Marnotrawstwa zasobów. Czyli my mamy problem gospodarki nadmiaru. Dzisiaj świat, problemem świata jest popyt, a nie podaż. Wyprodukować można tyle, ile chcemy.
Nie ma problemu ograniczoności zasobów ze względu na te technologie. Oczywiście my marnotrawimy i niszczymy te zasoby, jak naszą matkę Ziemię, co jest bardzo, bardzo groźne, ale to wynika z fatalnego zarządzania zasobami. Jeżeli 50% ludzi u nas pracuje z tych, co mogliby pracować, także ja się nie zgadzam z taką opinią, powiedzmy tym maluczkim, że oni więcej nie będą mieli, bo tak żeśmy zarządzili tym światem, to znaczy, że kim jesteśmy my? Kim są naukowcy, kim są ekonomiści? Partaczami, politycy. Więc jeżeli do czegoś takiego dochodzi i nie można się przyjmować tego jako faktu dokonanego, chociaż tak się rzeczywiście dzieje, tylko zapytać, dlaczego tak się dzieje. A przyczyn jest tysiąc, między innymi przyczyny związane z podziałem bogactwa. Taka opinia socjologa, że no trudno, tak już jest, zawsze będzie wam gorzej, po prostu jest szkodliwa, niepokojąca i bezrefleksyjna. To mi przypomina list mojego syna, który mając tam chyba 7 lat kulfonami napisał do nas: mama, tata z zimowiska pierwszego, jakie bezwzględni rodzice go gdzieś tam wyekspediowali. Mama, tata, jest mi tu źle, ale pan powiedział, że będzie jeszcze lepiej. Proszę państwa, więc my nie możemy tego zaakceptować. Dziękuję, przepraszam, że przedłużyłam, ale już tak. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz się chciałem zwrócić do Diany Rozwadowskiej, aby bardziej przejść z tego poziomu takiego meta, który nakreśliła pani profesor, do poziomu bardziej konkretu, czyli tej uberyzacji, bo w polskiej debacie publicznej uberyzację przedstawia się jako pewien postęp, jako niemalże egzotyfikację ekonomii współdzielenia, jako coś, co daje wolność pracownikom. Jednocześnie pani profesor w swoim wystąpieniu powiedziała, że to jest proces, którego nie da się zatrzymać, ale że brakuje regulacji, to znaczy, że instytucje publiczne nie nadążają za tymi zmianami. Więc jak to wygląda z twojej perspektywy osoby, która to śledzi na bieżąco i relacjonuje ten proces uberyzacji w Polsce, ale także która obserwuje tak, to dzieje się na Europie? Państwo pozwólcie, że ja nie wstanę jak pani profesor, bo jestem tak wysoka, żebym nie sięgnęła do tego mikrofonu. Odpowiadając na pytanie, znaczy ja mogę tylko opowiadać z perspektywy dziennikarki, nie jestem naukowczynią. I taką pierwszą myśl, którą chciałabym rzucić, bo myślę, że to jest bardzo ważne, jest ciekawa sprawa, którą zauważyłam dosłownie 2 dni temu. A jest to, był to tekst człowieka związanego z kapitałem wysokiego ryzyka, który napisał w tym tekście, nie pisał w nim już o ekonomii współdzielenia, tylko o ekonomii pasji. I mam wrażenie, że to jest taki kolejny krok, w którym, bo bardzo ważną częścią całej tej uberyzacji jest świetny PR firm i wielkie środki, które te firmy wydają na PR. I mam wrażenie, że zauważono już, że ekonomia współdzielenia jest jako określenie spalone, że jest priorytetne, w związku z czym próbują w jakiś sposób zmienić to określenie na takie, które będzie równie porywające, ale nie będzie się konotowało jakoś negatywnie. Ja mam tu ogólnie masę myśli. Może pierwsza jest taka, że jestem w ogóle przeciwko, znaczy mam wrażenie, że debaty o uberyzacji są o tyle kulawe, że taki przeciętny płot, że przeciętny Polak czy Polka myśli, no tak, platformy, no ten Uber, no i właściwie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym już się odbyła, w związku z czym o co chodzi, to jest w ogóle, nie dotyczy prawie nikogo w tym kraju. I myślę, że robimy troszeczkę tej debacie, już pomijając to, że niewielu rozumie, jaki jest schemat działania Ubera i że to nie jest tak, że wszyscy są tam samozatrudnieni, odprowadzają podatki i składki, tylko tam jest masa ludzi na umowach lub bez umów, którzy są po prostu sprytnie poukrywani. I myślę sobie, że nie należy, to znaczy należałoby mówić szerzej w ogóle o prekaryzacji, o której mówi się już od dawna i te platformy jakoś włączać w całą tą narrację. Bo na przykład film Kena Loacha, który ty chyba wymieniałeś na początku, on w ogóle nie zahacza o platformy. Tam mamy do czynienia, zresztą bardzo polecam, z kurierem i z jego małżonką, która pracuje w opiece i oboje pracują ponad siły i łączy ich to, że pracodawcy przerzucają na nich
wszelkie obowiązki, to znaczy mężczyzna musi sobie sam kupić auto za swoje pieniądze, płaci jakieś wielkie kary za wszystko, pracuje po 14 godzin dziennie. Bez urlopu, z kolei ta pani musi sama opłacać dojazdy do swoich pacjentów, którzy absolutnie powinna to zrobić za nią firma. I łączy ich wyzbycie się odpowiedzialności przez pracodawców. I dla mnie platformy są przejawem, pewnym kolejnym narzędziem, o którym nie mówilibyśmy tyle, gdyby nie to, że przy okazji Dolina Krzemowa wymyśliła, że się tej odpowiedzialności pozbędzie. I dlatego wymieniałam w jednym szeregu i Ubera Eatsa, w tym się dużo pisze, ale też na przykład takie molochy jak Orpea, czyli firma, o której nazwy Państwo prawdopodobnie nie słyszeliście, a ona posiada 100 tysięcy łóżek dla osób starszych na całym świecie, 1000 domów opieki. One są nierozpoznawalne w pierwszy rzut oka, bo nazywają się jakoś ładnie Villa Magnolia czy coś w tym stylu. Tamte opiekunki dokładnie to z tego samego doświadczają, czego bohaterka filmu Loucha, czyli umowy zlecenia, 12 zł na godzinę i nawet przynoszą często środki jakieś tam potrzebne z własnego domu. To są też żabki, w których teoretycznie właściciel żabki, czyli franczyzobiorca, jest pracodawcą, ale w mojej opinii jest pracownikiem, bo absolutnie wszystko jest mu narzucone. Z tą różnicą, że jeżeli jest zysk, to dzieli się z żabką, a jeżeli jest strata, to spłaca wszystko z własnej kieszeni. Z tym kojarzy mi się też najnowszy pomysł żabki na Ubera pracowniczego. Nie wiem, czy to powstaje, natomiast 3 miesiące temu słyszałam, że żabka zamierza stworzyć aplikację, w której franczyzobiorcy będą mogli sobie zamówić pracownika na dzień, dwa czy trzy, bo brakuje im rąk do pracy. No i wreszcie ostatnia, według mnie bardzo ważna rzecz, bo byłoby super trafić do tych ludzi, to są przedsiębiorcy, którzy też tracą na platformach. To są na przykład restauracje, które muszą, żeby w ogóle egzystować w dzisiejszych czasach, które muszą być na platformie Uber Eats, na Pizzy Portalu czy na Pysznym.pl. Ci, którzy umieją negocjować z tych przedsiębiorców, płacą jakieś tam 25-30% takiej platformie. Natomiast są tacy, którzy płacą 50% od wartości zamówienia. Co oznacza, że tak naprawdę nie tylko pracownicy, kierowcy Ubera, ale pracownicy naprawdę masy różnych innych branż i też mali polscy przedsiębiorcy, jest do nich przykładana taka wielka przystawka, która zabiera te 25-50% i to wszystko leci za granicę, chociaż mogłoby zostać w Polsce i wcześniej to było w Polsce. I myślę sobie, że tak naprawdę Uber i wszystkie te platformy niewiele nam dają, bo oni mówią cały czas, że dają pracę, tak naprawdę według mnie nie dają, to jest tylko aplikacja do poboru marży, bo przecież ci dostawcy i tak już wcześniej byli w restauracjach, tylko w tej chwili są jakby podpięci pod apkę i część pieniędzy ląduje za granicą. Przechodząc do wad, wady są oczywiste i chciałabym poprawić truizmu, czyli brak ubezpieczenia, te wszystkie umowy śmieciowe, brak urlopu, mikrowypłaty. Ja spotykam naprawdę bardzo dużo kierowców Ubera, którzy są niezwykle zawiedzeni zarobkami i one są absolutnie inne niż mówisz o tym w reklamach Ubera. Dla mnie też ważną konsekwencją, o której się nie mówi, jest społeczna izolacja pracowników pracujących przez platformę. Tego w Polsce jeszcze nie widać, bo to są kierowcy Ubera, którzy mają jednak klienta zawsze, więc mogą sobie pogadać. Natomiast w Stanach Zjednoczonych jest masa ludzi, którzy już nie mają gdzie nawiązywać absolutnie znajomości pracujących przez platformę. Jacek Błądowski, który się też zajmuje tym problemem, zwrócił mi kiedyś uwagę na to, że platformy powodują, że tracimy historię zawodową, to znaczy, że kiedyś było tak, że pisaliśmy CV, szliśmy z nim gdzieś, a w tej chwili mamy wszystko na platformie, na swoim koncie i jeżeli zostaniemy odcięci, to tracimy praktycznie jakby całą naszą historię pracy i referencje. I to jest chyba kluczowe, od platformy można odciąć w każdym momencie. Zwłaszcza jeżeli ktoś protestuje. Już nie mówię o tym, że nie można się zrzeszać. Ale taką największą, najważniejszą rzeczą z mojej perspektywy są możliwości Państwowej Inspekcji Pracy wobec platform w Polsce. I one są żadne. I tutaj taką sztandarową historią jest historia kuriera w Uber Eatsie, który jakiś czas temu próbował zrzeszyć jeżdżących kurierów, kolegów i koleżanki. Nie udało mu się to,
Natomiast co się mu udało, to zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy. Chodziło o to, że kurierzy nie mają żadnych szkoleń BHP i też nie otrzymują odzieży ochronnej. A wypadków jest naprawdę sporo, one nie są, nie słyszymy o nich, ale sam mówił, że no, miewa ich na przykład 3 w miesiącu, bo przy takiej ilości jeżdżenia na rowerze w ruchu miejskim jakby no, nie sposób nie spotkać idioty na drodze, który będzie chciał postraszyć czy coś w tym stylu. Państwowa Inspekcja Pracy zrobiła tę kontrolę i w wyniku tej kontroli okazało się, że panie z biura w Uberze nie mają szkoleń BHP, natomiast kurierami w ogóle się nie zajęto, bo nie ma do tego podstawy prawnej. Bo oni nie istnieją, to są jacyś zleceniobiorcy, którzy są w jakiejś aplikacji, ale jakim cudem inspektor miałby tam zajrzeć i nie ma żadnej możliwości działania. No i tutaj jeszcze, przepraszam, skojarzyła mi się jedna anegdota, bo ostatnio często dzwonię do, w ogóle często do rzeczniczki Ubera. I ona za każdym razem jak dzwonię, to mniej więcej co drugi, mówi, żebym zadzwoniła do tego drugiego pana, bo ona jest na urlopie. Ja wtedy mam ochotę jej zawsze powiedzieć, że żaden z pani pracowników nie ma tej frajdy bycia na urlopie. Na razie ja się jakoś tam wstrzymuję. Trzeba jej to powiedzieć. Tak. No i przechodząc do tego, co zrobić. Według mnie my jako konsumenci nic nie zrobimy z dwóch względów. Po pierwsze, jakby indywidualne zmiany nawyków są, no, nic nie dają. Po drugie, społeczeństwo, z czym ja się bardzo stykam, każdy z nas jest konsumentem, rzadko kto jest pracownikiem. Znaczy, wszystkie moje teksty napotykają na taki mur obojętności, bo przecież skoro mogę mieć coś taniej, to co mnie obchodzi, że gdzieś stawki lecą na łeb na szyję i zaraz mi też polecą. Więc od społeczeństwa bym za wiele nie wymagała, natomiast wymagałabym wiele od państwa, przede wszystkim do finansowania Państwowej Inspekcji Pracy i też bardzo prostych rzeczy, które ten rząd zapowiadał, ale według mnie troszeczkę wypuszczał takie próbne baloniki, które nigdy nie miały zostać zrealizowane do obietnicy. Znaczy chodzi mi na przykład o test przedsiębiorcy, czyli sprawdzanie pozornie samozatrudnionych, bo takich jest wielu w tych branżach, o których mówimy. To jest też właśnie przyznanie tych kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy, żeby wreszcie inspektorom się opłacało tropić umowy cywilnoprawne, bo w tej chwili oni naprawdę nie mają możliwości, nie należy się na nich obrażać. Tak, bo mi na przykład wydaje się niewiarygodne, jak często ja piszę o jakichś naprawdę dla mnie grubych aferach, w stylu, że w jakiejś spółce, na przykład w spółce Amrest, która to jest właściciel Pizzy Hut, KFC, Burger Kinga, czyli ogrom. Oni zatrudniają 14 tysięcy osób, z czego 7 tysięcy osób, sprzedawców w tych wszystkich lokalach, to są osoby na zleceniach. Ja napisałam to i byłam przekonana, że coś się wydarzy, że coś za tym pójdzie, że będzie jakaś kontrola odgórnie zlecona przez głównego inspektora pracy. Nic się nie wydarzyło i tak jest praktycznie przy każdym tekście. Także mam wrażenie, że służby państwowe w ogóle tutaj nie działają. No i ostatnią rzeczą są oczywiście związki zawodowe, które są wiadomo w jakim stanie. Ostatnio są badania CBOS-u najnowsze i uzwiązkowienie spadło po raz pierwszy do 10% już w tej chwili. Czyli kolejny spadek to już będzie jednocyfrowe uzwiązkowienie. No i te związki mamy bardzo mocno skostniałe i przestarzałe. Ja znam wielu wspaniałych związkowców i bardzo ich uwielbiam. Zawsze ich chwalę, bo wiem w jakim otoczeniu oni działają i jak wiele w tym kraju grzebiono, żeby związki miały zły PR. Natomiast jest pewna droga, którą moglibyśmy iść, to znaczy odpowiadać na technologię technologią, bo ja też jestem absolutnie za tym, żeby nie likwidować Ubera czy czegokolwiek. I też to tłumaczę w swoich tekstach, że ja absolutnie nie jestem przeciwko, chciałabym tylko, żeby Uber jakby stosował się do tych samych zasad, do których musi każdy przedsiębiorca. Jest taka strona coworker.org, założona przez badaczkę zajmującą się pracą właśnie. Ona daje możliwość, pracownicy pojawiają się na niej, są tam jakieś zakładki z różnymi firmami, i mogą tam sobie rozmawiać. Na początku to są takie rozmowy o niczym, ale ostatecznie wydarzyło się coś takiego, że w Starbucksie, kiedy zmieniono dress code i on był bardzo restrykcyjny, no i tak naprawdę trochę godził już w godność zatrudnionych, na tej platformie zebrało się 17 tysięcy osób z całego świata, które nigdy by się nie spotkały,
i zrobiły tam taki raban i zaprosiły media, że udało się Starbucksa odwieźć od tych planów. I myślę sobie, że właśnie tworzenie platform przez związki zawodowe, na których pojawiają się pracownicy, udostępnienie tam online jakiegoś prawnika, którego można o coś podpytać, byłoby krokiem we właściwą stronę, bo związki cały czas narzekają na to, że jak mają dotrzeć do samozatrudnionych, jak oni są rozsiani po całym kraju, to teraz nie wiadomo, kto to jest. Oni sami z siebie też nie przyjdą, bo nie mają na to czasu, są zarobieni, boją się, są zawaleni pracą. Natomiast ja obserwuję jako dziennikarka wiele tematów, ostatnio biorę z Facebooka, bo tam się po prostu ten ferment tworzy, ludzie się tam spikują na jakiejś grupce i w pewnym momencie jakby tych rozmów jest już tyle i powstaje jakaś grupa inicjatywna. I dobrym przykładem tu są na przykład Listy Nasza Polska, którzy urządzili kilkutysięczny protest, mimo że nie mieli związku zawodowego, ale zebrali się na Facebooku. I gdyby związki zawodowe oferowały tego typu platformy i zachęcały, żeby tam ci pracownicy tych branż, w których już naprawdę trudno się uzwiązkowić, w jakiś sposób ze sobą rozmawiali i coś tam jeszcze dawali, na przykład tego prawnika. Dotyczy to tego dziennikarzy. Dziennikarze mają dużo związków, tylko dziennikarz to jest dziwna nazwa, bardzo indywidualistyczna, powiedziałabym. Nie uzwiązkowiona. No, mam związek. Ja jestem nawet w dwóch dziennikach. Tak, właśnie, do mnie trochę wybiło. Przepraszam. No, natomiast konstatacja jest taka, że jeżeli ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych, czyli największa polska centrala zrzeszająca 800 tysięcy pracowników, wchodzę na ich stronę i ona jest strasznie smutna i tam są jakieś takie, tak, jest to tak bardzo nieatrakcyjne. Na Facebooku ma 7 tysięcy obserwujących to, i myślę o tym, że ja mam prawie tyle co 30-letnia centrala największa związkowa, to uważam, że coś poszło bardzo nie tak i że związkom potrzeba takiego, nie wiem, czy Państwo zrozumieją, ale admina nie. tak. Czy coś takiego byłoby potrzebne. I ostatecznie niestety mam, ponieważ jestem pesymistką co do zasady, to uważam, że z tym koniec historii o uberyzacji będzie taki trochę jak z umowami śmieciowymi. To znaczy w latach 2014-15 był wielki raban, dużo się o tym pisało, wszyscy o tym mówili, a w tej chwili w ogóle temat nie istnieje, mimo że nic się nie zmieniło, bo wciąż mamy 1,2 miliona takich umów jako jedyna podstawa pracy. A do tego bardzo wzrasta samozatrudnienie, też jest 1,2 miliona i 4% wzrost. No a to, co cieszy, to jest ewentualnie to, że Niemcy planują w najbliższym czasie, w przyszłym roku obejmą prezydencję Unii i zamierzają przedstawić swój pomysł na to, jak można by ucywilizować rynek platform. I szczerze mówiąc, uważam, że w Polsce nic się nie wydarzy, ponieważ w polskim Sejmie nie ma absolutnie nikogo, znaczy teraz już jest kilka osób, ale do tej pory nie było absolutnie nikogo, kto by w ogóle rozumiał, na czym polega ten problem, bo zazwyczaj mi odpowiadano, no jak to, no konkurencja, to dobrze, taksówkarze będą obniżać stawki. No i to właściwie było tak, i to chyba wszystko. Bardzo dziękuję, ale jeśli pozwolisz, zanim oddam głos Gawinowi, to chciałbym jeszcze Ciebie poprosić o bardzo krótki komentarz w sprawie właściwie takiej okoliczności, która też zaistniała całkiem niedawno i jakby ona też nadaje kontekst naszej rozmowie. Okoliczność, która niejako wprowadza do głosu Gawina Rea, mianowicie dotyczy alternatyw. Ponieważ w Polsce, gdy toczyły się dyskusje nad alternatywami czy uberyzacji, czy własności prywatnej, wskazywano spółdzielczość i jako sztandarowy przykład sukcesu spółdzielczości pokazywano spółdzielnię produkującą wodę mineralną w Szyniankach. Mało kto wie, ponieważ ta informacja nie została ogłoszona nigdzie w komunikacie, w mediach ogólnopolskich, Szynianka nie jest już spółdzielnią, więc chciałem się Ciebie zapytać, czy poprosić Ciebie o krótki komentarz. Po pierwsze, dlaczego tak się stało, że Szynianka nie jest już spółdzielnią i czy według Ciebie ta sytuacja, ona powoduje, że ta atrakcyjna alternatywa, o której wiele środowisk właśnie mówiło jako właśnie czymś, o czym za chwilę będzie mówił Gawin Re, czy ta alternatywa umarła w tej chwili na naszych oczach?
Znaczy, ja ogólnie nie jestem osobą, nigdy nie byłam wierzącą w spółdzielność, bo uważam, w spółdzielczość, bo uważam, że w Polsce mamy taki mental, który to absolutnie uniemożliwia. I ten przykład Muszynianki, dość szokujący dla mnie, jest tego najlepszym przykładem. Ja się dowiedziałam w ten sposób i w ten sposób jakby to internetem ruszyło, że próbowałam umówić się z prezesem Muszynianki na rozmowę i przez 6 tygodni rzeczniczka prasowa spółki, znaczy wtedy spółdzielni, nie była w stanie mnie z nim skontaktować. Stwierdziła, że on cały czas odbiera jakieś nagrody, bo jak wiadomo Muszynianka jest bardzo utytułowana. Ostatecznie skończyło się tym, że wściekła napisałam w internecie, że nie mogę się dobić do człowieka i wtedy ktoś mnie poinformował, że Muszynianka od 6 września nie jest spółdzielnią, po cichu zmieniono wpis w KRS-ie, teraz jest to spółka. Powód jest podobno taki, tak deklaruje prezes tej teraz spółki, że odchodząc na emeryturę pracownicy nie mogli, wcześniej byli udziałowcami, wypłacono im dywidendę, a po przejściu na emeryturę, a teraz większość z nich jest już starsza, jakby tracą prawo do wszystkiego, to znaczy już nie otrzymują nic, już udziałowcami nie są. I ponieważ chciałam w jakiś sposób, znaczy ja to z jednej strony rozumiem, że są jakieś osoby, które tworzyły to od początku, od 40 lat i chcą z tego mieć coś. Natomiast mam wrażenie, że jest to myślenie strasznie krótkoterminowe, bo przecież Muszynianka była naszą klubą narodową, mam wrażenie, i wszystkim pracownikom, którzy tam byli zatrudnieni, było dobrze. Pamiętam, jak opowiadali, że absolutnie nie ma mobbingu, że normy nie są jak w Amazonie. Wszystko działa super właśnie przez ten kolektywny umysł. No i postawiono to na szali tak naprawdę za jakieś emerytalne pieniądze dla garstki osób. No i przede wszystkim jest teraz wielkie zagrożenie, że Muszynianka kupi jakaś inna duża spółka, na przykład Maspex, bo dlaczego by nie? Jaką mam pewność, że tych kilku udziałowców spółki kapitałowej jej nie sprzeda? Bo absolutnie mogą się na tym wzbogacić, ja bym na przykład to zrobiła, czy na ich miejscu. Kwestia celu. Tak. I dla mnie to jest trochę podsumowanie całej tej historii o spółdzielczości. Mam jeszcze jeden taki dobry przykład z Orawy, to jest na samym południu Polski, gdzie od 500 lat mieszkańcy wsi, kiedy dostawali jakby ziemię od pana, dostawali też jakby swój fragment lasu, czyli las był generalnie spółdzielny. No i w XIX wieku to się zmieniło, wprowadzono zapis, że jeżeli ma przyjść nowy udziałowiec, to wspólnota musi się zgodzić na to, żeby on dołączył. No i wszystko to trwało i miało się dobrze, aż do jakichś tam 20 lat temu, kiedy nagle pokapowano się wśród udziałowców, że generalnie wpuszczenie każdego kolejnego jest na ich niekorzyść i już nikogo się nie wpuszcza, co powoduje, że coraz węższa grupa ma coraz większe udziały. No jest to taki kolejny smutny przykład, zresztą z tego samego regionu, więc ostatnie spółdzielnie, jak nie widzę, które działają sensownie naprawdę, to są tutaj w Warszawie knajpy wegańskie, ale mam wrażenie, że to jest po prostu taki promil i coś tak gdzieś tam na dachu świata, że absolutnie nie można mówić, żeby w Polsce istniała jakakolwiek spółdzielczość. Jest powiedzmy jeszcze z połem, natomiast też różne informacje o nim słyszę i nie wiem, jak to długo. Tak, a poza tym spółdzielnie mieszkaniowe też zrobiły zły PR w ogóle spółdzielnią, bo tam się od wielu lat już działo różnie. Także ja nie jestem absolutnie optymistką i nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć, skoro uważam, że to jest podobne. Okay. To może trochę optymistycznie. Ale przepraszam, bo może bym jeszcze dodała w kontekście uberyzacji, bo generalnie może nie wierzę w spółdzielnie jako takie, natomiast wydaje mi się, że właśnie w czasach internetu i aplikacji to stworzenie spółdzielni byłoby o tyle dużo prostsze, że na przykład zrobienie aplikacji jest naprawdę proste i każdy to prawie w tych czasach potrafi zrobić. I są bardzo dobre przykłady, że jednak zastąpiono te amerykańskie platformy jakimiś odmianami lokalnymi, czyli na przykład na Bliskim Wschodzie jest platforma Karim. To jest dokładnie kopia lustrzana Ubera, przy czym po prostu należy jakby do kierujących tymi autami. I to też pokazuje, jak wielka jest różnica między spółką, która myśli tylko o zysku, znaczy, co Uber nie odnosi zysku, no ale powiedzmy, że nie myślą. Nie wiadomo, czy nie odnosi, tylko ewidencjonuje straty. No tak, wszystko w
bardziej skomplikowane. Natomiast jakby różnice, które są między tymi dwoma aplikacjami, generalnie wskazują na lepszą funkcjonalność tej aplikacji Karims, z tego względu, że oni cały czas pracują nad tym, jak zrobić, żeby było wygodniej i pasażerowi, i im. I na przykład wprowadzili guziki bezpieczeństwa dla kobiet, które chcą kierować, bo na Bliskim Wschodzie wiadomo, różnie bywa i one nie miały takiej możliwości, teraz mają. Nie jestem pewna, czy Uber by się na coś takiego zdecydował, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że za 2-3 dni temu był duży wywiad z obecnym CEO Ubera. Jednym z największych udziałowców Ubera jest Arabia Saudyjska i był pytany wtedy o zabójstwo Jamala Khashoggiego i powiedział, że każdy popełnia błędy. W związku z czym ta moralność też jest, ma swoje granice. Bardzo, bardzo dziękuję. To teraz chciałem poprosić Gawina o takie krótkie przedstawienie tego, na czym się dyskutuje w tej chwili w Wielkiej Brytanii, ponieważ ten temat własności publicznej, on pojawia się w manifestach programowych różnych polityków za oceanem i w Europie, ale chyba najbardziej skonkretyzowany program przedstawiła Partia Pracy, która w tej chwili jest w trakcie kampanii wyborczej, więc jeśli mógłbym jak nie poprosić o kilka słów na ten temat, to bardzo proszę. Dziękuję za zaproszenie. Będę starał się robić coś, co jest dosyć trudne i to jest rozmawiać o Wielkiej Brytanii i nie mówić o Brexicie. Oczywiście ten Brexit jest najważniejszym sprawą, co jest przed nami teraz, przed Wielką Brytanią. Jeśli Boris Johnson i partie konserwatywne wygrają te wybory za 4 tygodnie i bardzo mam nadzieję, że nie wygrają, ale jeśli wygrają, no i będzie twardy Brexit, wtedy to wszystko, sytuacje gospodarcze, społeczne, ekologiczne w Wielkiej Brytanii będzie dużo trudniej. I to będzie krok wstecz nie tylko dla Wielkiej Brytanii, ale dla całego kontynentu. Ale, więc pozostając taki Brexit na boku na chwilę, chciałbym porozmawiać dzisiaj najpierw o najważniejszych problemach, przed którym stoi dziś Wielka Brytania poza Brexitem. I dla mnie są dwa poważne, powiązane ze sobą problemy obecne w Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, są wiele problemów, takie jak wszędzie, ale dzisiaj chcę wybrać ich dwóch, co ja myślę są najważniejsze. Po pierwsze jest ogólne spowolnienie wzrostu gospodarczego i brak umiejętności ten system nieliberalny, aby odwrócić ten kurs stagnacji gospodarki, co trwało od dawna, to szczególnie od wybuchu kryzysu finansowego, międzynarodowego w roku 2008. Teraz Wielkie Pytanie jest zupełna stagnacja. To znaczy, że w ostatnim kwartale wzrost gospodarczy Wielkie Pytanie było 0,3%. Płace realne spadły. Płace realne w Wielkiej Brytanii jest mniej, albo był mniej na końcu 2018 niż w roku 2008. To jest najgorszy okres gospodarczy od ponad 100 lat, jeśli chodzi o płace realne. Jest głęboki kryzys w sektorze publicznym. W szpitalach, szkołach i tak dalej. To jest, ja rozmawiam z znajomymi w Wielkiej Brytanii i teraz oni są, to jest w Wielkiej Brytanii, to jest coś absolutnie niezwykłego, że teraz oni muszą płacić na takie rzeczy jak papier toaletowy i długopisy i tak dalej w szkołach. Jest ogromny wzrost ubóstwa. Liczba dzieci żyjące we względnym ubóstwie teraz wynosi 67%. I nie wiem, czy ktoś tutaj był w Wielkiej Brytanii ostatnio, ale to jest widoczne w oczach, jak zmieniło. Widzisz takie te ogromne liczby bezdomnych
na ulicach. Kiedy ja wracam do Wielkiej Brytanii, czasami ja czuję się, że jestem biedniejszym krajem niż Polska. I to nie jest, to jest bogatszy kraj niż Polska. Ale czuję czasami, kiedy ja tak chodzę przez ulicę, oczywiście jest taka bogaci ludzi i tak dalej, ale tę liczbę młodzi ludzi, i to nie jest taki imigranci, oczywiście wśród nich są, ale to jest taka młodzi Brytyjczycy, którzy teraz żyją na ulicach. Ja chciałem powiedzieć, że nie zupełnie się zgadzam z panią profesor. Sądzę, że najgłówniejszym problemem jest popyt i niepodaż. Oczywiście jest problem. Szczególnie kiedy płaca realny i tak dalej pokaże to, że jest problem, że ludzi nie może kupić produkcji i tak dalej. Ale jest też taki ogromny problem inwestycji. Jest kryzys inwestycji od początku kryzysu gospodarczego światowego. I to jest pokazujące, że od 1998 roku do 2017 roku roczne stopy wzrostu kapitału netto spadły z 2,7% do zaledwie 1,1%. To jest historycznie niski poziom. I to jest bardzo ważny wskaźnik gospodarczy z tego powodu, że bez rosnącego poziomu zasobów kapitałowych wydajność pracy nie może rosnąć i cała gospodarka nie rośnie i tak dalej. I to jest problem inwestycji, że prywatne firmy nie inwestują w gospodarstwie, nie tworzą nowe miejsca pracy i tak dalej. Jest drugi główny problem w gospodarce według mnie i to jest ogólnie większy niż gospodarka i to jest kryzys klimatyczny. Oczywiście to jest, nie muszę teraz wyjaśnić dlaczego to jest ważne, możemy patrzeć przez okno i zobaczyć jak to jest, zobaczyć jak te pożary w Australii i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest, więc to jest wyzwania dla rządu, dla każdego rządu na świecie. I to powinno być priorytetem dla każdego rządu na świecie. Niestety, kiedy patrzę na polski Sejm, kiedy słyszę jakiś marszałek nowy mówić, więc ja widzę, że polski rząd to nie jest priorytetem, ale jest coś, co powinno być absolutnie dla każdego rząd teraz priorytetem. Konieczny jest zwiększenie jednego określonego obszaru kapitału netto, aby poradzić sobie z kryzysem klimatycznym. Jest to zwiększenie inwestycji w produkcję energii odnawialnej. W tym celu wyeliminowanie paliw kopalnych i ponadto potrzebne są również inwestycje, oszczędzenie energii, zmniejszenie zużycie energii i tak dalej. Z tych dwóch powodów program ekonomiczny Partii Pracy ma na celu rozwiązek tych dwóch kwestii, tych dwóch problemów przez ogromny wzrost inwestycji publicznych. I to jest kluczowa część programu gospodarczego Partii Pracy. Partia Pracy planuje zainwestować 250 miliardów funtów w ciągu 10 lat w Fundusz Zielonej Transformacji, aby osiągnąć wszystkie te cele. Jego celem jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla do 2030 roku. To jest bardzo ambitny plan. To jest możliwe, że nie osiągnie to, ale jest potrzebne mieć taki plan, bo wiemy, że mamy 10 lat, to jest, wiemy, to jest nauka, aby rozwiązać ten problem kryzys klimatyczny. Jego celem jest osiągnięcie, nazywa to zielona rewolucja przemysłową i obejmują między innymi inwestowanie energooszczędzenie i zasilenie energii osłonecznej domy, rozwój lądowej i morskiej farmy wiatru,
przyspieszenie, wprowadzenie pojazdów elektrycznych, ogromny program sadzenie drzew i przywracanie siedlisk. I to jest nie tylko problem ekonomiczny i ekologiczny, ale to jest program społeczny. Rząd Partii Pracy planuje stworzyć nowe miejsca pracy. Na przykład, to jest jeden przykład, oni chcą tworzyć 70 tysięcy nowych miejsc pracy przez budowanie 67 nowych morskich farm wiatrowych. I te farmy wiatrowe będą częściowo własnością państwa. I te farmy wiatrowych dostarczałyby energię dla 57 milionów domów. 50% udziałów tych farm wiatrowych będzie w rękach państwa, więc to jest państwowa forma własności. I jest prognozowanie, że zyski dla państwa będą w wysokości 1 miliard, aż do 1 miliard funtów rocznie. I te zyski trafiłyby do społeczności, to jest trudne słowo, przybrzeżnych, tak? Przybrzeżnych, coś takiego. Na udogodnienie, takie jak fronty portowe, park, centrum rozrywki, biblioteki, tak dalej. To znaczy, że te zysk będzie inwestowane, część tych zysków będzie inwestowanie społeczność lokalna i pozostała część zainwestowanie w ulepszenie systemu energetycznego i środki walki ociepleniem, ociepleniem globalnym. Oczywiście to nie jest tak łatwo, kiedy mówię o to brzmi fajnie, nie? Tworzyć nowe miejsca pracy i ratować ziemię i tak dalej. Oczywiście są negatywne strony sztuki takiego programu, między innymi, że musi też zamknąć miejsce pracy, że jest oszanowanie, że są około obecne 280 tysięcy miejsc pracy, takich przemysłowych, tak dalej, brown jobs oni nazywają, nie green jobs, ale brown jobs, ci, którzy emitują CO2 i tak dalej. I jest, to jest w sektorze naftowym, gazowym i tak dalej. Więc to jest plan o transition, że będzie przez 10 lat tworzenie nowe miejsca pracy. Te farmy wiatrowe jest jednym przykładem, ale też jest jak budowanie samochodów elektrycznych i panele słoneczne i tak dalej. I zastąpić systematycznie te stare prace z nowymi miejscami pracy. Partia Pracy też ma, no dla naszych warunków, kiedy pamiętamy, że od roku 79 roku, kiedy Thatcher wygrała wybory pierwsze, że mamy teraz, ile lat to jest już, no, 40 lat neoliberalizmu. Nawet to jest, kiedy Thatcher wygrała wybory, słowo neoliberalizm nie istniało. I teraz Partia Pracy chce zmienić to. I to jest przez problem nacjonalizacji. Partia Pracy chce nacjonalizować między innymi woda, energia, koleje i usługi pocztowe. I to jest też potrzebne, aby te usługi są lepsze, tańsze i też ekologiczne. I Partia Pracy szacuje się, że z czasem nic to nie będzie kosztować państwa. Oczywiście na początku będzie kosztować, ale nie będzie kosztować z czasem z tego powodu, że te zyski, które państwo otrzyma dla tych firm, gdzie te zyski od tych firm nie idzie do prywatnych właścicieli itd., ale idzie do państwa i na inwestycje w innych gałęziach gospodarczych.
Może jeszcze dwa rzeczy będę mówił, jeśli mam dwie rzeczy, jeśli mam czas. Jeśli chodzi o własności, gdzie pracę chcę promować częściowo własność firm przez pracowników. To znaczy, że każdy firm zatrudniający ponad 250 pracowników byłyby zobowiązane do przeniesienia udziałów do funduszu własności, które byłyby kontrolowane przez jej pracowników. I firmy przyniosłyby co najmniej 1% udziału do funduszu każdego roku, maksymalnie do 10%. I kiedy jest 10%, to pozostaje, ale to znaczy, że te fundusze będzie w każdej firmie, gdzie jest przynajmniej 250 pracowników. To by były radykalne zmiany w naszym systemie. To byłyby jakieś formy własności, co jest poza prywatną i państwową własnością. I oznaczałoby, że nie byłoby tak łatwo dla pracodawców, aby obniżyć pensję, obniżyć standard pracy i tak dalej. To jest jakieś demokratyczne, no nie tylko ekonomiczne, ale demokratyczne, demokratyczne-ekonomiczne krok na przodu. Oczywiście wtedy to jest pytanie, jak może sfundować to wszystko, jeśli chodzi o inwestycje energetyczne i tak dalej. Po pierwsze to będzie powiększenie podatków i progresywne dla najbogatszych. Partia Pracy planuje powiększyć podatków dla najbogatszych, nie dla takiej średniej klasy. I to znaczy, że to byłoby powiększenie podatki tylko dla osób o wysokich dochodach, 45% dla tych, które zarabiają więcej niż 80 tysięcy funtów i 50 funtów dla tych, którzy zarabiają ponad 126 funtów rocznie. I są różne inne progresywne podatki na kooperację i tak dalej. Ale najważniejsze jest to, że polityka gospodarcza Partii Pracy, jeśli oni będą pożyczyć pieniądze, to będzie powiększenie dług publiczny, ale tylko na inwestycje. Bo te logika tego programu jest, że inwestycje ma jakoś zwrot. Jeśli jest inwestycja, jest zysk, no wtedy to wróci do państwa przez podatki, przez zyski państwowe firmy i tak dalej. Teraz jest bardzo dobry czas na pożyczenie pieniędzy. Z tego powodu, że stopy procentowe pozostają na historycznie niskim poziomie. Więc to jest ten moment. To jest ten moment, gdzie można pożyczyć pieniądze, inwestować w sektorze produkcyjnym. I to jest jak wracając do tego o popyt i podaż, że to jest prawda, że możemy produkować wszystko. I to jest tylko problem popytu, ale to nie jest tak prosto. Bo system kapitalistyczny jest oparty na zysk. I jeśli firmy prywatne myślą, że nie mogą mieć zysk przez inwestycje, albo będzie większy zysk przez inwestowanie w systemie finansowym, giełdach i tak dalej, więc oni wolą to robić. I to jest, możemy powiedzieć, że mamy tak jakiś strajk inwestycji, że firmy nie inwestują w gospodarce i szczególnie nie inwestują w tych sferach, które są najkorzystne dla środowiska i dla społecznych. Więc to jest, jeśli firmy i sektor prywatny nie inwestują, więc według pomyślenia Keynesa, Kalewskiego i tak dalej, państwo powinny zastąpić sektor publicznego, szczególnie tych sektorów, które są najważniejsi, teraz jak mówiłem, jak system ekologiczny i tak dalej, i inwestować w tych sektorach. Więc to jest taki program gospodarczy Partii Pracy, jest to, że oni będą pożyczyć pieniądze na inwestycje, ale nie na konsumpcję. I przez wzrost gospodarczy fundują konsumpcję,
i gdzie nie chcą, że ten deficyt budżetowy rośnie. Oczywiście, jeśli to będzie tak ładne, zobaczymy. Ale to jest logika programu gospodarczego. Jeszcze jeden rzecz, jeśli chodzi o umowy śmieciowe i tak dalej, więc partia pracy ma tę politykę, że oni chcą likwidować umowy śmieciowe i tworzyć nowe miejsca pracy, które są stabilne i gdzie ludzie i nie są oparte na umowy śmieciowe, to wszystko co wiemy, tak jak oglądamy te filmy Kenna Loacha i tak dalej. Bardzo dziękuję. A czy możemy jeszcze dam Państwu przy podsumowaniu, bo chciałbym teraz dać jeszcze chwilę sali i potem wrócimy do Pani Profesor i do pozostałych panelistów. Tutaj Pan się zgłaszał, potem Pan, potem Pan. Dzień dobry. Jeszcze chciałem wrócić do kwestii samych platform i efektów funkcjonowania, bo mam takie poczucie, że na przykładach zresztą chciałem to mówić, że właśnie brakuje w tym przypadku kwestii działań regulacyjnych ze strony państwa, albo deregulacyjnie, czy też destrukcyjnie tak naprawdę tego rodzaju firmy, czy platformy jak Uber, albo takie wymienię jeszcze kolejnej sytuacji działania. Mówią sytuację, która jeżeli mówimy o Uberze, branża taksówkowa, czy też taksówkarze w poszczególnych miastach de facto tracą grunt pod nogami. Nie wiedzą, co się stanie w przyszłości. Tak? Pracowali przez 25 lat w tym samochodzie, inwestują w niego, mają firmę, mają jakieś plany na przyszłość, być może. I w tym momencie pojawienie się takiej instytucji parę lat temu jak Uber, który de facto, którego przewagą wówczas było przede wszystkim to, że był tańszy, a nie, że był, nie wiem, miał aplikację, bo na początkach swojej działalności powiedzmy opierało się to tylko i wyłącznie na omijaniu kwestii podatków. I to działa przede wszystkim destabilizująco, w tempie bardzo szybko. Tu jest problem, że państwa Europy nie tyle mam poczucie chciały zakazać, tylko chciały jakoś to uregulować. I teraz przechodząc do konkretów. Jeżeli mówimy o Uberze, no to powiedziałem już o taksówkarze. Mówimy w ostatnim roku właściwie o inwazji pojazdów, które nazywają się elektryczne hulajnogi. I znowu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy pojawia się jakiś przedsiębiorca, lub nie wiem, w tym przypadku ktoś, kto teoretycznie oferuje coś, co się nazywa współdzieloną usługą. To nie jest żadną współdzieloną usługą, tylko jest tak naprawdę największym z dzikich kapitalizmów. Ponieważ jest to instytucja, która funkcjonuje w przestrzeni publicznej, nie płacą za korzystanie z tej przestrzeni publicznej. Są to instytucje, które w ogóle nie biorą pod uwagę tego, co się dzieje wokół na rynku. Mówię teraz o usługach komunalnych. Przykład jest konkretny taki. Kiedy takie firmy pojawiły się w jednym z miast, miałem przyjemność pracować przy transporcie zbiorowym, żadna z nich nie miała woli współpracy z gminą. Żadna z nich nie miała woli nawiązania jakiegokolwiek porozumienia z gminą. Gmina nawet oferowała części z tych firm taką propozycję, aby hulajnogi nie były wrzucane gdzie nie bądź. Tak? To było też jeden z problemów, który gmina za swoje własne pieniądze zainwestuje w jakieś punkty, które byłyby wyznaczone do pozostawiania takich hulajnóg. Wszystkie firmy odmówiły. Tak? Dlaczego? Bo to nie jest ich model biznesowy. Wszystkie próby włączenia tego rodzaju usługi, która sama z siebie oczywiście jest bardzo atrakcyjna, tak? Bo to nie, to co mówimy, to nie o to chodzi, że te platformy czy te pomysły są złe same z siebie, ale jakiekolwiek próby włączenia ich w system transportowy miasta kończą się kasą, nie, bo to nie jest nasze modelu biznesowe. Mówiąc krótko, pewno by się im średnio opłaciło albo mieliby mniejsze dochody. A jak to się kończy dla strony publicznej? Ono kończy się na przykład w taki sposób, że po 9 miesiącach funkcjonowania paru różnych wypożyczalni hulajnóg, a zamyka się jedna z wypożyczalni rowerów, miejska, którą akurat miasto niewiele zainwestowało, ale ta wypożyczalnia rowerów była częścią systemu miejskiego. Tak? W zamian za atrakcyjne narzędzie transportowe mamy upadek firmy, która zatrudnia tam około 50 osób, i nie wiadomo, co zrobi teraz 1500 rowerów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakaś forma usługi została w ten sposób zdegradowana, ponieważ ktoś nie zdążył na czas czegoś skontrolować, uregulować i włączyć tych firm do systemu. I dlaczego jeszcze na koniec mówiłem, że to nie jest żadne współdzielenie? Wiesz,
szczególnie odnosząc się do Ubera, idea w tym kierunku polega na dzieleniu się i tak dalej pod różnymi względami. Teraz, dobrze, to odwołam się, to jest konkretne miasto z konkretną usługą, to jest Kraków, który od 2006 roku prowadzi taką usługę transportową, która się nazywa telebus. To rzecz polega na tym, że na obszarach, które są bardzo rzadko zabudowane, nie opłaca się puszczać takiej tradycyjnej linii autobusowej. Wprowadzono usługę, która polega na tym, że Kowalski, który chce się przemieścić do na przykład najbliższej pętli tramwajowej, dzwoni, tak jak dawniej się dzwoniło na taksówkę, zamawia autobus pod swój dom. Tylko autobus oczywiście nie przyjeżdża wyłącznie po niego, ale zmienia swoją trasę zależnie od tego, ilu klientów czeka w różnych miejscach. To oczywiście nie jest też bardzo opłacalne, natomiast jest mniej nieopłacalne niż obsługa tradycyjnej linii. Teraz, dlaczego o tym mówię? Ponieważ system jest dość archaiczny, jak powiedziałem, obsługa jest wyłącznie na podstawie telefonu i od 2-3 lat jest myślenie w Krakowie o tym, żeby wprowadzić jakąś formę aplikacji, żeby można było za pomocą smartfonu zamówić taką usługę. Pewnego pięknego dnia przedstawiciele firmy Uber pojawili się w mieście i zasugerowali, że może oni dowozili, żeby kierowcy Ubera dowozili z takich obszarów samochodami do pętli tramwajowej, miasto by za to zapłaciło i wszyscy byliby szczęśliwi. Ale wiceprezydent, który prowadził te rozmowy, powiedział, że on za to się nie chce płacić, bo to jest finansowanie instytucji, które są jemu nieznane, rydzie za drogo, ale bardzo chętnie zapłaciłby za wypożyczenie tej państwa aplikacji, dlatego żeby ludzie za jej pomocą mogli zamawiać telewizję. Firma Uber wyszła, mówiąc, że to się nie mieści w jej modelu biznesu. Tam pan na końcu. Proszę, jeśli państwo chcieliby się przedstawiać. Przedstawi Bartosz Miłosz. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, Adrian Sztorsteiner. Ja postaram się mówić krótko, aczkolwiek na początku takie może, żeby starsi z Państwa zrozumieli mniej więcej o co chodziło z tym tygodnikiem, nie. No to wyobraźmy sobie, że to jest tak jakby odpowiednik kabaret Olgi Lipińskiej, coś takiego, który służy do promowania tygodnika nie. I tutaj chodziło o to, że potrzebny jest ktoś taki, kto w zabawny sposób przedstawi ideę związkową. No i teraz, ja tutaj jak słucham Państwa, zdziwiłem się, że nie było na początku jednej rzeczy. To znaczy, nie było rozdzielenia między uberyzacją, a tą taką typową szarikę ekonomii. Bo gdy mówimy o ekonomii współdzielenia, to tutaj klasyczny przykład tej wiertarki, no którą wiertarkę każdy z nas kupuje, używa, nie wiem, dwa razy do roku, trzy. I tutaj takim przedsiębiorstwem, pozostając może jakiejś w tej branży transportowej, klasycznym do ekonomii współdzielenia, to przychodzi mi zawsze na myśl BlaBlaCar. Bo to jest takie coś, że jedziemy z miejsca na miejsce, a akurat mamy wolny zasób, który możemy się podzielić. Mamy wolne miejsce w samochodzie, w związku z tym możemy za jakąś opłatą je udostępnić. Natomiast Uber nie wykorzystuje tych zasobów, które już są. Uber wykorzystuje nowe zasoby, tworzy, kupuje, to też nie jakby ludzie sami często kupują, tylko często ludzie podpisują kontrakty z jakimś pośrednikiem, który ma podpisany z kolei kontrakty z Uberem, pośrednika, którego bardzo często nie widzi na oczy nawet. Stawka, którą mu wypłaca, jest bardzo niska i w momencie, w którym ja na przykład tak słyszę o tym, że no Uber jest super, bo jest, nie wiem, elastyczną bardzo formą zatrudnienia, tak, że jest świetny, bo emigranci jak przyjeżdżają, mają gdzie pracować. Ja sobie zawsze myślę, czy my emigrując, nie wiem, do chociażby Anglii czy Niemiec, chcielibyśmy pracować w Uberze, czy chcielibyśmy pracować w Anglii. Tak. I tutaj chyba odpowiedź jest jasna. Więc uberyzacja jest, co tutaj już też mój przedmówca wymienił, no, procesem bardzo zbliżonym do danych procesów kapitalistycznych, gdzie wykorzystujemy wszystkie dostępne metody, jeszcze przy tym się bronimy, wykorzystujemy prawników, mówimy, że nie, my w ogóle jesteśmy firmą technologiczną, ponieważ nie wiem, czy też część z Państwa wie, Uber to jeszcze niedawna, aż do roku sądu bodajże w Kalifornii, twierdził, że on jest tylko firmą informatyczną, więc w związku z tym go proszę nie obarczać w ogóle żadną odpowiedzialnością za działania kierowców, on tylko daje platformę i to jest tyle. Tak. No właśnie, mamy jakby, no ale dopiero w rok sądu stwierdził, że no nie jednak spełnia wszystkie wymagania, czym jest firmą transportową. No i tutaj właśnie mamy jakby problem też społeczny wynikający z tego, o którym się już mówi od jakiegoś czasu, który
coraz większego jakby znaczenia nabiera i on znalazł swoje odzwierciedlenie w słowach pani profesor o tym, że nie mówmy przyszłym pokoleniom, że nie będą bogatsze od swoich rodziców. I po części to jest prawda, ponieważ no, to wszystko dąży w tym kierunku, że faktycznie tak będzie. Ale też z jakiego powodu i mówiła też pani profesor o transformacji, o tym systemu feudalnego, system kapitalistyczny. No i ostatnio, no już nie ostatnio, już ładnych paru lat, Guy Standing mówi, że mamy coś takiego jak prekariat, że z kolei mamy mnóstwo ludzi młodych, którzy wykonują pracę, które nam nie zapewniają im dojścia na wyższy poziom. Oczywiście jest to problem systemowy, natomiast tutaj ta uberyzacja zwalnia się do tego przyczynia, bo pracując w Uberze, ja mam pracę, która niby zabiera mi czas, aczkolwiek nie daje mi środków nawet na coś więcej niż przeżycie. Tak? Mamy to, czym się zajmuje David Graeber chyba, czyli te tak zwane bullshit jobs. Wszystkie prace, gdzie idziemy do pracy, 8 godzin pracujemy, ale nic nie daje. Tak? No i teraz już tylko minutka. Jakąś formą taką, o której tutaj wspomniała pani redaktor, jest, przepraszam, pani redaktorka, bo też feminina, natomiast jest, tutaj też pytanie do państwa, czy może być według państwa właśnie platformowy kooperatyzm, tak? Tutaj zajmuje się tym szczególnie w Polsce już wspomniany Jan Zygmuntowski, którego właśnie raport niedługo się ukaże na temat możliwości tego i możliwości dla biznesu, dla ludzi, jak platformy mogą zmieniać nasze życie. No bo w momencie, w którym mamy konkurencję z formy takich platform jak Uberyzacja, jak Uber, no to musimy się w jakiś sposób bronić i czy właśnie ten platformowy kooperatyzm mógłby być rozwiązaniem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Dobry wieczór. Hans Peter, że tak. No ja mam pytanie właśnie ciekawe to, co pani powiedziała, pani z gazety, że właściwie pani nie ma nic przeciwko Uberowi, tylko żeby utrzymywali po prostu te standardy, które jakby inne firmy mają. No gdyby utrzymywali te standardy, które inne firmy mają, to nie byłby Uber. Bo Uber nawet na tych standardach, na których teraz, który nie dotrzymuje, już było chyba 2 razy na skraju bankructwo. On inwestuje teraz w te samochody bez kierowca, ponieważ ten model nawet na nich się nie opłaca. Nie to się im współczuje, to jest odwrotnie, bardzo bym chciał, żeby bankrutowali. Tylko właśnie to jest. Znaczy, gdyby oni i tutaj wchodziłoby jak gdyby rola państwa, które mówi, że nie, nie robimy to. Staje się Niemczech, w niektórych miastach po prostu zabronili. Koniec, basta, amen. Tak samo jak Airbnb, który jak gdyby zmienił dużo po prostu ten cały rynek mieszkań w Berlinie, po prostu Berlin powiedziała, że się nie zgadzają. Nie ma takiej formy i już. Tylko po prostu prawdopodobnie państwo polskie jest za słabe, lub te rządy są za słabe, albo mają za mało odwagi po prostu, żeby po prostu wchodzić w to. Też mają prawdopodobnie za mało odwagi, ponieważ ta strona konsumencka, nawet wśród moich przyjaciół, oni są zachwyceni po prostu, że oni tam jadą. Bo oni jadą za połowę ceny niż dawno normalną taksówką. Nie wiedząc o tym, że po prostu mimo tego, że obniża się i nie podwiększają się zarobki, ale pewne wydatki są tańsze, ale są tańsze na tle proletaryzacji, albo jeszcze gorzej, po prostu tych, którzy to wykonują. I przede wszystkim, o ile ja pamiętam 10 razy, jak moje znajome zamówili po prostu taksówki, to były cały po prostu Ukraińcy, Białorusi i tak dalej, prawda? Mimo tego nie słyszałem, żeby jak Polak po prostu wyjechał. I tego, ale gdyby to oni utrzymywali, normalnie taksówkarz to ma kontrolę samochodu, po prostu to ma kontrolę zdrowia, on musi wiedzieć o miasto. Ja sam wiem o tym, bo ja kiedyś jako student jechałem taksówką w Berlinie. To był taki egzamin, który trzeba było robić, który po prostu i to, co nazwaliśmy kiedyś, tutaj też łebki, nie? Jechać na łebki po prostu, to jest to samo, co Uber, prawda? Czyli tego samego macha się i się tak. To jest jedna strona. Jedno mam jeszcze pytanie do pana, bo jestem naprawdę bardzo, bardzo silnie aktywny, śledzę jak gdyby ten proces w Anglii. Siedziałem w ostatnich 2 tygodniach przed telewizorem, oglądając te debaty w parlamencie. Tylko, bo pan mówił o inwestycji, tylko skąd, no,
problem przecież polega na tym, i Pan mówi, że jest dobra okazja do inwestycji, ponieważ kapitał jest bardzo tani. No dlaczego kapitał jest bardzo tani? Bo żaden kapitał nie chce inwestować. Więc jak zmuszać? Więc skąd te inwestycje po prostu w tym planie mają być? To mają być pieniądze, ma być kapitał generowany z opodatkowaniem, czyli państwo same. Czyli jak zachęcacie po prostu kogokolwiek, żeby inwestował? Bo cały czas mamy ten problem, że żyjemy jak gdyby w tym kapitalizmie finansowym. No sam się mówi, ja nie wiem do końca co to jest, czy głównym filarem kapitalizmu angielskiego to jest ta city, prawda? Która kręci się co prawda sam w sobie, ale to nie są firmy produkcyjne. I jeszcze do tej pory, jak mówię, też w tej całej dyskusji na temat Brexitu, co to znaczy dla City, to jest mało omówione. Jak oni próbują się z tego czy to nie jest dla nich groźne. Mamy finalnie, więc jak stworzyć coś, bo Pan argumentuje, że trzeba stworzyć miejsca pracy. To kto ma stworzyć miejsca pracy? Ja jestem bardzo za. To prawdopodobnie państwo musi stworzyć te miejsca pracy. I nic dziwnego skąd inąd, czy Korbina traktują jak stary Trocki sobie i Martino Podsiedziwiczna na przeciętnego człowieka, który wierzy w liberalizm i tak dalej. Te propozycje są dość groźne, nie dla mnie, tylko propagandowe i to, co tutaj powiedzieli, to jest dość kiepsko wygląda. To na razie tyle. Dziękuję bardzo. To w takim razie oddałbym głos naszym gościom o podsumowania, to zaproponuję odwrotną kolejność. Zaczniemy od Gawina, potem Adriana Rozwadowska i pani profesor spontuje. Okej. Może mówię trochę o Brexicie teraz. Bo Brexit nie był od nikogo. To było przed kryzysem finansowym, przez recesję, co zaczynało ponad 10 lat temu. Nie było albo było mało głosów publicznych o sprawach imigracji i tak dalej. Po wybuchu takich kryzysów gospodarczych zaczynały te populistyczne, prawicowe partii. Pierwsze to były ten United Kingdom Independence Party, te partii Nigel Farage i tak dalej, i wzrosły te niechęć do imigrantów, szczególnie do imigrantów w środkowo-wschodniej Europie, bo to było niedługo po otworzeniu rynku pracy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Pierwszy znak tego zjawiska były demonstracje przez robotnicy, co były British Jobs for British Workers. I to wszystko to było zjawisko, że ludzie czuli, że ten system, co był wcześniej, ten proces neoliberalizmu, zniszczenie przemysłu, zniszczenie stabilne miejsca pracy, sektory publiczne i tak dalej, że to było łatwo winić komuś. I to oczywiście to było ludzi za granicę. Brexit nie jest, oczywiście ja nie wiem co ludzie myślą tutaj, ale dopuszczam, że większość ludzi chyba się zgadza ze mną, że nie jest rozwiązanie tych problemów. To nie jest okazja, aby ochronić miejsca pracy i Brytyjczycy pracownicy. To jest okazja dla międzynarodowej kooperacji finansowej, aby prowadzić nowe fale neoliberalizmu. To będzie, że idziemy od rynku europejskiego do rynku amerykańskiego. Dlaczego Donald Trump chce Brexit? On jest największym zwolennikiem Brexitu teraz. Nie wiem, czy ludzie takie państwo patrzyli, to były Nigel Farage, przewodniczący partii Brexit. On ma jakiś program na radio i Donald Trump 2 tygodnie temu zadzwonił do niego na żywo
i przekonią go, że musi iść taki do sojuszu z Boris Johnson. I oni muszą prowadzić ten Brexit, bo Brexit jest świetna okazja. Dlaczego? Bo to jest okazja dla korporacji amerykańskiej, albo prywatyzować nasz system zdrowia i różne gałęzie gospodarki. I to jest taki ideologiczny i pod tym wszystkim o patriotyzmu to wszystko jest nowa fala liberalna polityki. I to jest dlaczego to jest ważne, nie tylko, że unikniemy twardy Brexit, może tak jest, no, polityka Partii Pracy, jeśli chodzi o Brexit, jest to, że oni będą negocjować miękki Brexit, to znaczy taki, że Wielkie Brytanie pozostają w Unii celne te, jak się nazywa, single market. Tak, wspólny rynek i tak dalej, więc to znaczy, że Wielkie Brytanie będzie w sytuacji podobnej do Norwegii. Więc to jest taki, po pierwsze negocjują to i potem będzie referendum, że będzie wybór między tym dealem i pozostaniem w Unii. Więc to będzie wybór. Mam nadzieję, że wtedy przez ten referendum, że Wielkie Brytanie pozostaje w Unii Europejskiej, ale nie będzie tragedia, jeśli nie, bo to będzie wtedy taki miękki Brexit, nie będzie okazja dla amerykańskiej korporacji i tak dalej. Więc Brexit już zrobiliśmy, to nie ma problemu, idziemy dalej, więc to jest tak, jak Pan mówi. I to jest po prostu, ja myślę, że Pan opowiedział tak, że w sytuacji dla prywatnych firmach, korporacjach Wielkiej Brytanii, nie tylko Wielkiej Brytanii, ale chodzi mi o to teraz, jest doskonałe. Te stopy procentowe jest bardzo niskie, podatki korporacji są bardzo niskie, płace są bardzo niskie, więc oni powinni inwestować. Nie mogą być lepsze dla nich, ale nie inwestują. Więc wracając do Keynesa, do Kalińskiego, jeśli sektor prywatny nie inwestują, państwo muszą inwestować. I to nie znaczy, że tylko państwo, ale jeśli będzie inwestycja publiczna, to znaczy, że to jest impuls na inwestycje prywatne i tak dalej. Ale państwo musi zacząć to. I to musi być ogromna inwestycja. To musi być bardzo duża inwestycja. I też jeśli tak wracając do Kalewskiego, jeszcze ten słynny tekst o pełne zatrudnienie i on mówi, że fundusze na inwestycje nie powinny być przez podatki, bo jeśli są podatki, szczególnie dla pracowników, wtedy to zmniejszy konsumpcję i pobyt, ale trzeba pożyczyć pieniądze i inwestować przez państwo te inwestycje w miejsc pracy. I ogólnie to jest ten program Partii Pracy. Kiedy ja przeczytałem to, Kalecki przyszedł do głowy. Nie wiem, ile osób zna Kaleckiego w Wielkiej Brytanii teraz. Oczywiście. Tu w tych salach przebywał i w tej obok. No, oczywiście kiedyś on pracował w Oxfordzie i tak dalej, ale nie wiem, ile osób teraz Partii Pracy zna Kaleckiego, ale dla mnie to jest nawet bliżej do Kaleckiego niż Keynesa, ale to jest to co nie jest. To ja może się odniosę na początek tutaj do tego, co panowie mówili. Znaczy mam wątpliwość, czy ten Uber by nie istniał. Znaczy w takim modelu biznesowym na pewno nie, natomiast mógłby się rozwijać wolniej, ale z pożytkiem dla wszystkich, bo przykładem jest na przykład MyTaxi i iTaxi, to też są przecież inwestycje, gdzie inwestorzy rzucają bardzo duże pieniądze, żeby coś rozkręcić praktycznie od zera i to się udaje. Natomiast chciałam tutaj dorzucić do tego też, co Pan mówił o tym, że w Berlinie się udało z Airbnb. Kolega, który jest Duńczykiem, opowiadał mi ostatnio, że podobno Dania jest jedynym krajem, który się w ogóle dogadał jako całość z Airbnb. Tam jest absolutnie wszystkie podatki są uiszczane, jakie powinny być, czyli można. I przechodząc do podsumowania. Mówię, może dlatego bankructwa bankrutują, bo naprawdę on jest dalej na krawędzi, a tak.
To mi mówię. Bogaczy w tym, że są kwestie społeczne, jeśli chodzi o jakieś. I teraz do tego, o co pan pytał, z tego co pamiętam, kooperatywy, tak, platformy. To znaczy, ja nie mam na to żadnych dowodów, bo mam wrażenie, że tego jeszcze nikt nie przebadał. A jeśli nie, to proszę mnie nakierować. Natomiast, a jeśli tak, proszę mnie nakierować. Natomiast wydaje mi się, znaczy bardziej spółdzielnie w starym stylu absolutnie nie wierzę, natomiast jeżeli chodzi o spółdzielnie na jakichś platformach, wierzę, ponieważ mam wrażenie, że model współpracy przez internet jest zupełnie inny i zupełnie inaczej bierze się udział w spotkaniu ze swoimi sąsiadami, których się niekoniecznie lubi i tak dalej, a zupełnie inaczej rozmawia się z jakąś postacią internetową. Ja na przykład bardzo lubię pracować przez internet i wydaje mi się, że taka szansa by była, zwłaszcza, że korzyści byłyby duże. Natomiast co do zasady nie wierzę, że to się, znaczy mam wrażenie, że coś takiego zacznie powstawać, ale to nie będzie u nas, a ponieważ ta cała uberyzacja postępuje tak strasznie szybko, a my już straciliśmy 10 lat, to myślę, że w ogóle wszelka spółdzielczość to jest kwestia wielu, wielu lat, a my potrzebujemy szybkich rozwiązań, w związku z czym dla mnie najważniejszym rozwiązaniem jest po prostu dobra redystrybucja i obciążenie tych firm, jak tylko można je obciążyć. I nie potrafię znaleźć czegoś, co dałoby się robić równie szybko i zwłaszcza, że bardzo mnie przeraża to, że wszystkie te spółki bazują na jakiejś aplikacji, którą łatwo jest zrobić, utrzymać również jest łatwo. I tak naprawdę dodanie każdego kolejnego użytkownika do aplikacji to jest koszt absolutnie pomijalny, w związku z czym wyobrażam sobie, że za ileś lat niektóre platformy po prostu będą posiadały takie ilości pieniędzy, niewyobrażalne, że należałoby gdzieś postawić ten koniec. No i chciałam zakończyć cytatem, bo ostatnio czytałam książkę Coreya Payne'a, którą też tam mogę ewentualnie polecić. Ona się nazywa Nowy Dziki Zachód, to jest książka o dziennikarza, który postanowił pojechać do Doliny Krzemowej, żeby sprawdzić jak tam jest, właściwie przede wszystkim bada psychikę tych osób, które ściągają do Doliny, żeby tworzyć kolejne aplikacje i różne inne bardzo przydatne nam rzeczy. I tam bada taki cytat, że on zrozumiał, na czym polega działanie tych wszystkich aplikacji i że zasada jest prosta, nie kop w poszukiwaniu złota, sprzedawaj łopaty tym wszystkim frajerom, którym wydaje się, że się wzbogacą szukając. I dla mnie to jest najwspanialsze podsumowanie platform i też filmu Kendalla Ochona, który bardzo polecam. A korzystając z okazji, chciałabym już na zupełnie sam koniec odwołać się do jeszcze jednej krwiożerczej platformy i zaprosić Państwa na mojego Facebooka. Dziękuję. Proszę Państwa, wszystkie Państwa wypowiedzi właściwie, albo prawie wszystkie, pokazują i potwierdzają to, co, na co naukowcy zwracają uwagę w badaniach, że jest problem nienadążania systemu regulacji za przemianami. Uber, największa firma na świecie taksówkowa, która nie ma ani jednej taksówki, to jest model biznesu, który jeszcze parę lat temu był niewyobrażalny. I teraz państwa są trochę bezradne, nie nadążają z regulacjami. I ja się zgadzam z panią redaktor, że absolutnie da się to uregulować i nie zgadzam się z panem, że jak się ureguluje, to przestanie istnieć Uber. Nie, po prostu będzie miał albo rzeczywiście się wycofa, jeśli to, co zeznaje w tej chwili, że ma straty, to jest prawdziwe, chociaż ja uważam, że to jest kreatywna, a raczej defraudacyjna rachunkowość. Proszę powiedzieć, państwo, może wiecie, ile procent oni bowiem biorą od obrotu? Taka ile to jest? 25. Proszę? 25. No właśnie, a jednak mają strach. Więc czyli absolutnie, to nawet ma swoją nazwę u socjologów, psychologów i ekonomistów, lock-in effect, czyli efekt zamknięcia. Nowe naciera, stare się broni. A broniąc się raczej jest skłonny zakazywać, co niczego oczywiście nie rozwiązuje, tylko jeszcze pogarsza sytuację. To tyle. Czyli po prostu konieczność, pan mówi, że państwo jest za słabe. To prawda. Nieudolność państwa, choćby jeden kraj jest, któremu się to udaje rozwiązać, znaczy, że można to rozwiązać. Wobec tego słabość państwa. I teraz moim zdaniem
tu jest dla państwa w tej chwili fundamentalna rola. Tak jak państwo tu wszyscy młodzi to nie pamiętają, ale w poprzednim ustroju, jak się skończyła II wojna światowa, to okazało się, że w Polsce jest sporo analfabetów, dorosłych ludzi, nie umiejących czytać i pisać. I państwo przymusowo prowadziło, nie wiem czy nie na swoją zgubę, obowiązek uczenia się czytania i pisania także dla dorosłych, także dla ludzi najstarszych, nie tylko dla obowiązek szkolny, ale także dorośli musieli się nauczyć czytać i pisać. I chwała tamtej władzy za to. To teraz niezbywalną rolą państwa jest stworzenie infrastruktury dla przeciwdziałania analfabetyzmowi cyfrowemu. To jest rola państwa. 5G i tak dalej, czyli szybkiej infrastruktury cyfrowej. Tak jak państwo jest odpowiedzialne za infrastrukturę drogową, to teraz musi się zająć infrastrukturą cyfrową. Bardzo mi się podoba to sformułowanie pani redaktor, że trzeba technologiami odpowiedzieć na technologię, czyli takie związki zawodowe mogłyby świetnie działać w warunkach tych nowych, mogłyby świetnie jednoczyć wszystkich, którzy pracują w jakiejkolwiek formie, gdyby należycie umiały wykorzystać technologie cyfrowe. A żeby tak było, no to jest edukacyjna rola też państwa właśnie i stworzenie całej tej infrastruktury edukacyjnej. I teraz chciałam w nawiązaniu do pańskiej wypowiedzi, która mi się bardzo podobała i niektóre pana stwierdzenia są zabawne, ale nie wiadomo czy się śmiać czy płakać. Otóż, proszę państwa, nie wiem czy pan zauważył taką książkę, jest taki oksfordzki profesor, nazywa się Paul Collier i on się zajmuje nierównościami. I sam wywodzi się z dołów społecznych, on sam o tym mówi, czyli z rodziny bardzo, bardzo biednej, w której to rodzinie nikt nie skończył nawet studiów, nawet średniego wykształcenia, tylko jakieś tam podstawowe, a on sam doszedł do oksfordzkich laurów, co jest wielkim osiągnięciem i zajmuje się nierównościami, bada te nierówności w Wielkiej Brytanii, ale też bada w Afryce i sam doznawał w tej rodzinie skutków nierówności. I on napisał taką książkę Przyszłość kapitalizmu, The Future of Capitalism. I on tam, a Niemcy przetłumaczyli co Chapoba naprawdę, chyba w 3 miesiące od ukazania się oryginału już była na rynku niemieckim ta książka pod tytułem nie przyszłość kapitalizmu, tylko to był tytuł Soziale Kapitalizm, czyli społeczny kapitalizm. I Collier proponuje, pan mówi, że trzeba progresywne podatki dla tych najbogatszych, a on proponuje, on pokazuje, że świat jest spękany strasznie, ale że Wielka Brytania jest szczególnie spękana. Ja Wielką Brytanię postrzegałam przez system statystycznych wskaźników, które no, wyglądają, jak się nie sięga do tych szczegółów, zupełnie dobrze. A on pokazuje właśnie te rozpiętości między tym, jak ludzie żyją w miastach, i w tych dużych miastach i w małych miejscowościach i zaproponował nawet, użył sformułowania, uwaga, uwaga, społeczeństwo Rottweilerów. To jest bardzo ostre sformułowanie, to znaczy, że system został taki stworzony, że jesteśmy na takie szarpanie mięsa jak Rottweiler, nie biorąc pod uwagę żadnych następstw społecznych i innych, więc to on jest bardzo wyrazisty w tych swoich ocenach, ale chciałam powiedzieć, że jedno z rozwiązań, jakie zaproponował, to mnie zszokowało na przykład, bo u nikogo nigdzie takiej propozycji nie słyszałam i pewnie to nas tu wszystkich siedzących by dotyczyło, gdyby Collier zarządzał systemem podatkowym. On zaproponował, żeby ludzi w dużych miastach opodatkować wyższymi podatkami niż ludzi żyjących w tych biednych miastach, dlatego że ludzie w dużych miastach mają dostęp do całej infrastruktury kulturalnej, transportowej i tak dalej, czego pozbawieni są ludzie w mniejszych miastach. To tylko tyle. I teraz jeszcze jedna kwestia. Państwo
i pan, i państwo mówili o inwestycjach, że prywatny biznes nie inwestuje. I teraz ja się zgadzam. Pytanie, czy Partia Pracy zna Kaleckiego? Ja nie byłabym taka pewna, że nie zna, dlatego że jak się zaczął kryzys 2008 roku, to w Guardianie, a więc lewicowej raczej, chyba lewicowej gazecie, ukazał się taki artykuł, my zamieściliśmy ten artykuł na naszej stronie internetowej, zachęcam państwa, o te biuletyny, to wszystko jest w wersji elektronicznej, gdzie, że gdyby świat bardziej uważnie, albo w ogóle czytał Kaleckiego, to nie doszłoby do kryzysu 2008 roku. Nie mam czasu tego rozwijać, ale na pytanie, dlaczego biznes siedzi na pieniądzach, ma te pieniądze, nie wie co ma z nimi robić, inwestuje w finansowy sektor spekulacyjny, prawie że hazard niemalże, a nie inwestuje w sferze realnej. To ja się pytam dlaczego? No, kiedy biznes będzie inwestował? U nas się to mówi albo Kaczyńskie, albo tam niepewność i tak dalej. Nic z tych rzeczy. To może mieć wpływ, ale nie zasadniczy. Nie inwestuje dlatego, że nie ma pewności popytu, że pojawia się bariera popytu. A dlaczego się pojawia bariera popytu? Pani redaktor mówi o tej redystrybucyjnej roli tej redystrybucji, dlatego, że jest taka, a nie inna, nie inny rozkład bogactwa. Czyli taki, a nie inny rozkład bogactwa czyni to, o czym pisał nie Jeffrey Sachs, tylko Ignacy Sachs, też przebywający tutaj obecnie w Sorbonie, senior bardzo już, który pisał o kielichu wstydu. Rysował taką szampankę, że spija tam tych 8, jak Davos mówili, najbogatszych z tego kielicha, dla reszty zostaje to, co skapnie do nóżki. I taki system prowadzi do zabijania popytu, do bariery popytu, a jak nie ma popytu, to inwestorzy nie będą inwestować. I moim zdaniem to jest podstawowa sprawa. Bardzo ta propozycja, żeby do Keynesa czy tam Kaleckiego się udać i żeby państwo zaczęło inwestować, nawet pożyczając, to z kolei przypomina, był taki ekonomista Galbraith, który wielki nie tylko wzrostem, bo miał 2,5 m, ale on dzielił wydatki budżetowe, proponował, żeby dzielić, analizując te budżetowe długi, na trzy części. Pierwsza część to sztywne wydatki, nie ma ratunku, emerytury i tak dalej. Druga część to na utrzymanie państwa i trzecia część na inwestycje. I tak, uważam, że sztywne wydatki powinno się zmniejszać, bo to zmniejsza, tak jak u nas w budżecie domowym, naszą swobodę w przeznaczaniu naszych finansów. Skoro mamy sztywne i wszystko nam zabierają sztywne wydatki, to nie mamy możliwości jakiejkolwiek strategii finansowej, a państwo nie powinno sobie na to pozwolić. Więc te powinny być ograniczane. Wydatki na państwo, jakość państwa, instytucje państwowe, jak mówi Kołodko, państwo nie może być, nie musi być grube ani chude, państwo musi być w sam raz, bo i państwo nie musi być dobre czy złe, państwo musi być skuteczne, bo państwo to nie barszcz czerwony. Coś takiego napisał. No w każdym razie państwo musi odpowiednią jakość usług zapewnić. Żeby to zapewnić, musi mieć środki. I wydatki na państwo mogą rosnąć tylko wtedy, jeżeli rośnie PKB. I nie mogą rosnąć szybciej niż wzrost PKB. I trzecia część to były inwestycje, gdzie Galbraith uważał, że oszczędności na inwestycjach powinny być karane. Oszczędności. Czyli nie ma mowy o jakimkolwiek opodatkowaniu inwestycji, żeby nie hamować, tylko wprost przeciwnie. Państwo powinno być karane i krytykowane, jeżeli cięcia inwestycji się robi. A u nas na zasadzie małpy z brzytwą, jak tniemy, to tniemy wszystko i brakuje tej analizy, na co te wydatki. Czyli tak jak w domu, jeżeli się zadłużamy na to, żeby pójść do knajpy i no to następnego dnia mamy i kaca, i nie mamy pieniędzy i długi do spłacenia. Tak samo państwo może i powinno się zadłużać, jeżeli będzie odrastało z tych inwestycji, czyli duża część wróci. Czyli proszę państwa, no, jednym słowem musimy na to, co się dzieje, patrzeć holistycznie, a nie w jakiś sposób
sposób zdoktrynalizowany, że wszystko to państwowe to złe, a wszystko to prywatne to bardzo dobre, bo to absolutnie praktyka tego nie potwierdza. I tutaj analizy, badania pokazują, że nieholistyczne podejście do rozwiązywania tych kwestii, brak tej właśnie strony regulacyjnej odpowiedniej powoduje to, że pogarsza nam się jakość życia i uberyzacja, w samym uberyzacji nie ma niczego złego, jest po prostu to rodzaj usługi, którą się oferuje, ale jeżeli ta usługa przekształca się w to, co pani redaktor przedstawiła, w rodzaj wyzysku straszliwego, no to znaczy, że system dopuszczający do tego wyzysku zawodzi. I problem nie w Uberze, tylko problem w systemie regulacyjnym. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani profesor, bardzo dziękuję pozostałym gościom. Bardzo państwu dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu, które tak naprawdę miało taki charakter sygnalizacyjny, znaczy my chcieliśmy zasygnalizować pewne problemy. Mam nadzieję, że nam się to trochę udało, aby połączyć te elementy związane z tymi nowymi formami kapitalizmu i z kwestią własności, która, jak wspomniałem na początku, jest w tej chwili w centrum debaty publicznej na świecie. A wydaje się, że to jest kwestia o tyle istotna, że ta kwestia własności jest istotna zarówno w kontekście zmian klimatycznych, o czym mówił Gavin Rae, że aby skutecznie walczyć z klimatem, jest potrzebna społeczna kontrola nad aktorami gospodarczymi, ale to jest także wielkie wyzwanie związane z digitalizacją pracy, z jej cyfryzacją, bo to jest pytanie także o sprawiedliwy podział dochodów z tej zdigitalizowanej czy cyfrowej pracy. I to także jest temat, który jest na świecie dyskutowany także przez związki zawodowe. I tutaj bardzo chciałem podziękować za ten trend dotyczący związków zawodowych, ponieważ my jako Środek Klasowa staramy się współpracować z polskimi związkami zawodowymi na rzecz ich odnowienia, czy modernizacji, czy dostosowania do nowych wyzwań. Jest to zadanie bardzo trudne, ale tak czy inaczej świat pracy także stoi przed wielkim wyzwaniem, jak się zorganizować, być może w zupełnie nowy sposób. Stąd ta kwestia organizacji świata pracy i kwestia własności, czy demokratycznej kontroli nad gospodarką w dobie digitalizacji i zmian klimatycznych wydaje nam się bardzo istotna, na tyle istotna, że chcielibyśmy te tematy rozwijać w przyszłym roku podczas kolejnych spotkań. Mam nadzieję, że uda nam się je zorganizować. Tymczasem jest to ostatnie spotkanie dyskusyjne organizowane przez nas, Ośrodek i Fundację im. Friedricha Eberta. I chciałem bardzo podziękować, że przez ten rok mogliśmy w imieniu zespołu Ośrodka im. Lassala Fundacji Eberta podziękować za to, że mogliśmy ten cykl ekonomiczny, ale także kilka innych tematów podejmować. Chciałem podziękować Dominice Gmarek, która z ramienia Fundacji im. Friedricha Eberta była zaangażowana w te projekty pod względem merytorycznym i organizacyjnym, także bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkie spotkania, które odbyliśmy w kilkunastoletniej historii Ośrodka Lassala, nie tylko w tym roku, są zdokumentowane w formie filmowej na naszej stronie internetowej, także zachęcam państwa do zajrzenia. Tam także są do pobrania w formie PDF wszystkie nasze publikacje. Zachęcam także do kontaktu także na platformie Facebook, gdzie znajdziecie państwo wszystkie aktualności związane z naszą działalnością. Tymczasem życzę państwu miłego wieczoru. Jeszcze raz dziękuję.